Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinku z serii Assassin's Creed Valhalla. Przygody Eivora nabierają troszkę rozpędu, tutaj w dodatku gniew druidów. Mianowicie oczywiście znajdujemy się na naszej pięknej, zielonej, cudownej Irlandii, a w tym odcinku idziemy porozmawiać z Flanem w Knockfree, czy jakkolwiek się to nazywa. Zrobiliśmy parę zleceń dla arcykróla i miejmy nadzieję, że no nie obejdzie się to bez jakiegoś dobrego profitu dla nas, nie? O, jest arcykról. Dokąd ty chcesz wymaszerować, mości panie? Cześć. Brakujący element, o! Welcome, Eivor. Lord, this has the looks of a Norse war camp. Plenty of stout-looking men. The fruits of your labors, Eivor. The kings you've helped have sent men and more as tribute. You have my thanks. No, powinieneś być za to wdzięczny, mości panie. True enough. Your cousin awaits inside the tent of command. I'll soon follow to plan our next move. Czyli teraz południowa armia. Czyli teraz planowanie wszystkich najazdów jakby odbywa się z naszym udziałem. A tu też jest troszkę, kurczę, żółtych skrzyneczek. No to nie pozostaje nam nic innego. Jak tutaj te towary luksusowe pozwiedzać? Gdzie jeszcze się świeci na żółto? Halo? Tam i tam. To ja wam nie za wygodnie na tych schodkach? Co, się czuję się jak w szkole jakiejś? Fiu. Ile tutaj normalnie? Czy ja to mogę rozdupcyć? Jak tylko odpowiednio wyceluję? Czyżby z tej mańki? Z tej mańki. Handel wełny. Sztaba Wolframu! O tak, me gusta. Ale czekajcie, bo coś jeszcze tutaj mi się właśnie świeciło. O, opal. To jest zawsze mile widziane. Trochę przydałoby się tego troszkę więcej pozbierać, szczerze mówiąc. Gdzie jeszcze się świeciło? Tutaj się jeszcze dudni na żółto, więc podchodzimy oczywiście. Jeżeli widzę już jakąś skrzynię, do której mogę podejść, a nie wymaga to jeszcze jakiegoś nadzwyczajnego, kurczę, kunsztu tutaj asasynowego, no to wiadomo, że tam idę, nie? Dobra, teraz z kuzynkiem Baridem trzeba porozmawiać. Jako, że teraz to my planujemy kolejny ruch, to zobaczymy. Ah, Eivor! Look at me, part of Flan's war council. Brawo, chłopie! Not bad for a Vikingur, eh? You've gained his trust. I wouldn't say that, no. He's a bit suspicious of me, in fact. But he needs my army, so he holds his nose. Of course he does. Potrzeba matków wynalazków. My king. We are ready to deliver Alec a weighty blow. But our enemies are now alerted, and we'll rally in greater numbers. Castellor Castle divides Ulster and Connacht. Taking it would isolate each from each. Stratek. Castellor is a stepping stone to all the north. It is an imposing fortress atop a steep cliff. It must be ours. But for that very reason, Lord, it will cost us dearly to storm it. Chyba, że... Loss of men is a price well paid. Victory will bring many more flocking to our cause. Take care, King. Your ambition may overleap your reason. Właśnie. What is your counsel, Eivor? Cunning over courage.
A single spy slips in and breaks the gate locks. I tu pojawiamy się my. Then our soldiers flood in. It is worth the attempt. You seem to have a feel for this, Eivor. I select you as this single spy. Eivor? It's a good challenge. We have a scout here. Jak zwykle, jeżeli coś trzeba zrobić w pojedynkę, to do Eivora. Oj, za bardzo na mnie polegacie. Pamiętajcie, że ja kiedyś przyjdę. Po zapłatę. Dobra, dokąd zmierzamy? Okej, okay, to możemy od razu sobie synchronizować punkcik widokowy. Zaraz tutaj wezwiemy naszego rysia i ruszymy. Odszukaj i porozmawiaj ze zwiadowcą Flana. Jakieś wojsko mnie to kurczę biega. Dobra, dawaj rysiu. No to patatajamy. Mamy nasz cel tuż przed sobą, więc nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście najpierw ruszyć na punkt synchronizacyjny, żeby sobie też odblokować troszkę nieco mapy. Oczywiście tutaj na naszym rysiu sobie, a nie, nie będziemy pływać, płytko tutaj jest, także lajcik. Odkryto nowe terytorium, Konacht. Naprawdę, nie mogli normalnych nazw wymyślić. Kurcze, łamiące języki w ogóle miejscowości. Rysiu, rysiu, ty mnie tutaj, dobra, chyba szybciej teraz już będzie na piechotę. Nasz rysiu nie zmienił chyba ogumienia na takie wzniesienie, albo nie zapiął napędu 4x4. A my tutaj bezproblemowo jesteśmy w stanie się wesprzeć na górę. Dobra, jak na razie teren czysty. Nic nam tutaj nie zagraża, choć tam widzę już kilku strażników. Jezu, to jeszcze tak daleko? Jeszcze tutaj muszę zejść na dół. No, troszkę dziwną drogę obraliśmy w takim razie. Skacz, chłopie. Z przewrotem do przodu, piątka z UF-u musiała być. I zaraz zaczniemy się na nowo wspinać. Dobra, 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 mamy to. O, tam jakiś kluczyk. Do czego to mógłby być kluczyk? Dawaj na górę, Eivor. Hopsa, hopsa, hopsa. Oj, nie gliczuj się tylko, proszę ja ciebie. No dawaj, dawaj, dawaj. Do góry. Wiem, że umiesz szybciej. Trzymałeś się powietrza, widziałem to. Żebyś ty zaraz mi nie zjechał na dupie jak normalnie. Przedszkolak na jakiś... No. Zjeżdżalni, delikatnie rzecz nazywając. No dawaj, chłopie, kurcze, pieczone, 70 metrów butało. Przecież nie będziesz tutaj zanudzać widzów non-stop, kurcze, się wspinając. No nie. Dobra. Jestem w stanie to obejść. Wiadomo, mogłem od razu pójść lekko naokoło, ale... Co my tu mamy? Luksusowe towary.
przykucnę sobie, żeby wyglądało to trochę tajemniczo. Nie, dobra. Na pewniaka sobie to synchronizujemy. Synchronizacja ukończona powodzeniem. Teraz, jako że mamy znacznik szybkiego transportu w okolicach Ben Bulben, to teraz możemy się do Kashelor udać i tam zadziałać jako ukryty asasyn. Czyli rozumiem, wejść, otworzyć bramę, wyjść. Brzmi jak plan. Ciekawe, czy jestem w stanie się tędy... Oj, chyba źle tutaj wybraliśmy drogę, bo tutaj jest ewidentnie zjazd, a nie wjazd. Teraz co? Musimy zjechać na dół i wjechać na górę. To sobie wybraliśmy ścieżkę. Dobra, kolejna lekcja wspinania zatem. No nikt nie powiedział, że los asasyna jest prosty i że będziemy się sobie siedzieć wygodnie non-stop na kanapie. No niestety. Jest asasyn typu Haytham, który siedzi i zwerbuje książki. No i jest asasyn typu Eivor. Hopsa, 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 hopsa. Dobra, mamy most. A tutaj mamy, co my tu mamy? Pytanie. Czy tutaj już czekają na mnie strażnicy? Those defenses could stop the guards. Może i zatrzymałyby. I should be cautious around here. Hi, are you Flan Scout? You are a bold adventurer to ask in these parts. Yes, I am. How might I enter the castle? Alone? You can try to climb its walls, a foolhardy move for such a small force. That's is there a way to enter unseen? There must be a path below. Builders down there have reinforced the walls. A wily Vikinger could use their equipment to find a way in. I am that Vikinger. Okej. Otworzyć bramy. Czy ja tu przeskoczę? Przeskoczę. Czy jestem w stanie zejść gdzieś tutaj poniżej? Jako że gra prowadzi mnie tędy, to może jest tutaj coś, co mnie zainteresuje jako przejście. What do you see?
Dobra, tędy raczej. Potrzebuję zejść chyba tu na dół. No, trochę ludzi tam jest. Opal, zniszczona zbroja. Czy tu są jakieś drzwi, które mogę rozdupcyć? A jak? Ale to jest bezapelacyjnie wejście gdzieś w górę. Now to open the gate for Flan and his army. No nie idź tu. What's this? No i będzie szedł tutaj, no kurcze pieczone. Komuś życie nie jest miłe. Aha, czyli tu jest jakiś chyba przełącznik. Dobra, idziesz w moją stronę, czy zaraz się cofniesz? Aha, tu jest do pomsty. Gdzie jest ten przełącznik? Ta-dam! Bravely done, Eivor! Wrota otwarte! Zapraszam! Czym chata bogata? Eivor! I have your back! I count on you, cousin! Watch your flank! Press on! Press on! No to co? Szturmujemy! Rzucające toporki naprawdę są czymś świetnym. Ale tym tropem idąc, ja tu parę rzeczy mam do pozwiedzania jeszcze. No nie z tej strony. Nie, żołnierze arcykróla sobie wojują. Kolejna sztaba Wolframu. Dobra, kto tam potrzebuje cucenia? Wstawaj. Co, ty też potrzebujesz? Tutaj jakaś skrzynia. I jeszcze gdzieś tutaj. Tylko ona pewnie jest właśnie gdzieś tędy. We do. O.
Pytanie, gdzie jest zejście w dół? To na pewno nie gdzieś tutaj. Ty się smutnij, sobie. O. Dzień dobry. To co? Jeszcze gdzieś tutaj jakaś część zbrojenia. Zaraz. Jeszcze tutaj sobie pozwiedzamy oczywiście. Dawaj, dawaj, Eivor. Bo tu nas jeszcze tak dokładnie nie było. Jakbyśmy sobie chcieli. To niestety nic nie mogę rozdupcyć. Wysuwamy albo wsuwamy. No, halo. Tetris ułożony. Celtyckie bryczesy. Na, na, na. Dobra, coś jeszcze? Tu coś jeszcze nam się świeci. Dobra, królu. O, jeszcze tutaj. Myślałem, że normalnie zatkoczysz. Dobra, królu, już wracam. Aha. Ty chciałeś, żebym ja ci otworzył te drzwi, przez które właśnie przyszedłem? No cóż, każdy ma swoje potrzeby. Ja już pomagam, już, już. Yours for the taking! Sack the castle! Go witch! Follow my lead! Skurcze pieczone! God save us, Lord! It's my strength! Oh, wow! Leverage! Gleba! Jak zwykle cudzić i ratować. There's no time to explain. Partyzant! Boże, ratować wszystkich ludzi. Ktoś tutaj był jakiś większy wojownik.
I co? Można na pełnym poślizgu w ogóle ubić chorążego? Gdzie są jeszcze? Ja mam presować? Przydałoby, żebyście się też trochę wzięli do roboty. I snajper. Przepraszam, zdobyta. Turm zakończony, chciałem powiedzieć. Dobra, mijają dni, lata, w ogóle miesiące. Zrobiło się trochę ciemno, ogień jak zwykle się pali. No, arcykrólu. Jesteś z nas zadowolony? To a battle well fought and blood well spilt. To Ireland. Skål. Teraz można się napić. Another cup, my king? Nie? Czemu nie? Where's our court poet? This deserves a song. Eivor, it is essential that you speak with her. I greeted her arrival. She will build my glory throughout Ireland. Her song will be repeated in every village and hamlet. You, Eivor, with your keen eye, can give details of my bravery. For her to craft a ballad. I will give her your message, oh brave king. Baldith, you deserve another drink. And you as well. Come back for another before the night is out. A czekaj Ciarę i porozmawiaj z nią. Chciałby tylko porozmawiaj? Jest. Let's see you, old friend. Gdzieś tutaj. Czyli pewnie gdzieś tutaj. Dobra, moi drodzy. My Ciarę sobie oczywiście odszukamy, ale odszukamy sobie na początku następnego już odcinka. Tak, żeby miłym akcentem rozpocząć go. A na chwilę obecną ja się z wami już niestety pożegnam, albo istety, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się seria, czy nie. I czy dodatek Gniew Druidów przypada wam do gustu. A na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, żegnam się z wami, widzimy się jutro, do zobaczenia.